Krynicką, znaną nas z ostatniej bytności u nas, i redaktora Witolda Gadowskiego, znanego Państwu chociażby Przeglądu Tygodnia, tak? A witam Państwa, dziękuję za przybycie i oddaję głos naszym wyśmienitym gościom. Dobry wieczór Państwu. Znowu bardzo miło jest gościć tutaj w Bostonie na spotkaniu z Państwem i z relacją, z którą przyjechaliśmy do Państwa. Z tego, co się działo z nami przez ostatni rok. Czy Państwo, jeżeli chodzi o redaktora Gadowskiego, to macie Państwo go co tydzień, co najmniej, tak? I wiecie doskonale, co się dzieje. Natomiast ja pozwolę sobie wrócić do tego, że w ubiegłym roku mówiłam Państwu o tym, iż pan Andrzej Piteński wspaniale zaoferował się zrealizować projekt, zaprojektować pomnik dzieci tułaczych i spełnić marzenie pani Anny Walentynowicz. Na tę okoliczność po raz pierwszy chyba w Martinez dostałam $450, które zostały wpłacone na konto w Polsce, ale niestety muszę powiedzieć, że z tych planów niewiele wychodzi, ponieważ wszelkie miejsca, które byłyby godne i warte tego, żeby taki pomnik stanął, a on musi być pomnikiem nie tylko dla Polaków, ale również dla świata, bo historia dzieci tułaczych jest praktycznie znana tylko ze starej książki Ordonki, która pisała o swoim zaangażowaniu w pomoc dzieciom tułaczym i jest historią, że tak powiem, niby znaną, a tak naprawdę w szczegółach nieopisaną nigdy do końca i niepopularną, niespopularyzowaną wśród nawet Polaków. I jak wiecie Państwo, w Polsce większość dużych miast, tych miast, w których warto byłoby taki pomnik postawić i z takim skutkiem, jakim miał być zamierzony. Ja bardzo chciałam to zrobić w Gdańsku oczywiście. Niestety władze miasta Gdańska w osobie pani Dulkiewicz, to nie jest bajka ani patriotyczna, ani jakakolwiek, która mogłaby to zamierzenie wesprzeć. W związku z czym prawdopodobnie, najprawdopodobniej zakończy się na tym, mam wstępną obietnicę Muzeum II Wojny Światowej, że zamiast pomnika spróbujemy tam zrobić po prostu wystawę multimedialną przygotowaną przez profesjonalnych historyków, którzy opowiedzą tę historię, a ja na pewno zadbam o to, żeby ukochana postać Kaziuni, ta, którą pani Ania, o której zawsze opowiadała i była dla niej takim wyobrażeniem dzieci tułaczych, również w tej multimedialnej prezentacji miała miejsce. To tyle, jeśli chodzi o rozliczenia z mojej strony, bo obiecałam i chciałam o tym powiedzieć. Jeżeli chodzi o pomnik rzezi wołyńskiej, o której też próbowałam się domagać, nawet pytałam pewnego biskupa w Toruniu, no niestety nie raczył mi odpowiedzieć, ponieważ wstępnie pomnik miał stanąć w parku w Toruniu, ale potem przyszedł nowy biskup i tego pomnika już nie można było tam postawić. Nie odpowiedział mi ani dlaczego taka decyzja zapadła, ani czy ewentualnie można ją zmienić. Także to tyle, jeśli chodzi o rozliczenia. Przyjechaliśmy do Państwa tym razem po pierwszym marszu do Auschwitz żywych Polaków i Polonii. To był zamysł, który powstał tutaj. Równocześnie wraz z tym zamysłem powstała piosenka pod tytułem Dzwony, którą redaktor Gadowski napisał na serwetce świetnie sfotografowanej przez Wojtka Michalika i załączonej do cegiełki. I tekst piosenki, do której skomponowana została muzyka przez młodych muzyków z Gdańska, tam gdzie mieszkam, a wykonanie na teledysku, który Państwo macie jako cegiełkę na tej płycie,
wykonuje pani Natalia Niemann i Grzegorz Wilk. Jest teledysk, są zdjęcia, które były częściowo robione w trakcie naszej bytności ostatniej, które również powstały dzięki Wojtkowi Michalikowi. Także gorąco polecam obejrzeć, propagować. Jest tam też nagranie radiowe, profesjonalne. Redaktor Gadowski i Maciej Jeleniewski, czyli kompozytor, mają pełne prawa do tego teledysku i możecie Państwo spokojnie zarówno muzykę puszczać w polonijnym radio, jak i oglądać sobie swobodnie w takiej konfiguracji, w jakiej Państwo sobie wybierzecie. Tyle jeśli chodzi o marsz, bo więcej opowie Pan redaktor Gadowski, natomiast w broszurce, którą Państwo macie również w formie cegiełki, jest wywiad z redaktorem Gadowskim dla tygodnika Niedziela, w którym opowiada o idei samego marszu, jakie jest założenie i jakie przesłanie ma wynikać z organizacji tego modlitewnego marszu, różańcowego marszu do Auschwitz. A ja pozwoliłam sobie w drugiej części zdać Państwu relację z tego, co się wydarzyło w ubiegłym roku. Było tam bardzo wiele wzruszeń, bardzo wiele pięknych momentów. Było zero zmęczenia mimo fatalnej zupełnie pogody, bo pierwszego dnia 14 była taka ulewa, że wszystkie kioski okoliczne i sklepy zostały pozbawione, chyba nawet foliowych torebek na głowę, ponieważ no, nikt nie spodziewał się takiej pogody. Ale atmosfera była niesamowita, pomimo tych warunków pogodowych, jakie były, a później nagle Pan Bóg rozsłonił nam chmury i w trakcie koncertu, wielogodzinnego koncertu, podczas którego naprawdę nie było widać znużenia na twarzach wszystkich uczestników, no było pięknie. W tym roku mam nadzieję, że pogoda będzie lepsza od początku, ale o tym będzie już opowiadał twórca redaktor Gadowski. Jeszcze dwa słowa powiem o książkach, z którymi przyjechałam. Obie książki mają pewną cechę wspólną. Jestem z wykształcenia ekonomistą i dość pilnie obserwowałam przez całe lata, a później analizowałam, cofając się wstecz w perełkach PRL-u, te elementy ekonomiczne, które miały ogromny wpływ na nasze życie, ale nie tylko ekonomiczne, bo stałam tam bardzo mocno na ziemi obiema stopami i widziałam pewne rzeczy rzeczywiście od środka. Tak się złożyło, że widziałam i czerwiec 56 rok i kolejne wydarzenia 68, 70, 80 rok i wszystko to w jakimś stopniu układa się w pewną całość, a perełki PRL-u kończą się tym, że opisuje historię w tej chwili współczesną, która no, nie jest tak wspaniałą relacją jak Boże Pył Codzienności, ale również pokazuje Państwu, co się dzieje we współczesnym świecie, mianowicie w jaki sposób dokonuje się na naszych oczach, oszukują nas, w jaki sposób nas oszukują i jakie są tego przyczyny. Oparłam się również w tej książce na pewnych przemyśleniach dziennikarza brytyjskiego pana Peretti, który napisał książkę, którą polecam Państwu wszystkim, 7 umów, które zmieniły świat. Zaczyna od lat 30. od firmy, spotkania w firmie Osram, w której się zastanawiano, co zrobić, żeby te żarówki nie świeciły się do końca życia i o jeden dzień dłużej. I wymyślili wtedy, że no, trzeba po prostu przygotować to tak, żeby one się zaczęły wreszcie psuć. Ta metoda pięknie zaowocowała kolejnymi decyzjami różnych koncernów, które no, po prostu produkują na 2 lata, na 3. Mamy kompaktowe agregaty w lodówkach i w momencie, w którym cokolwiek się tam zepsuje, to już nie naprawimy, bo koszt nowego agregatu to jest różnica pewnie 100 czy 200 dolarów w stosunku do nowej lodówki i tak możemy sobie to wszystko oczywiście powtarzać.
Opisuje Peretti również, bo dość długo ćwiczył, że tak powiem, wszystkie te umowy i opisuje również inne umowy, jak powstawały i dlaczego raje podatkowe i co się dzieje z nami w momencie, w którym WHO zamienia się w tubę firm farmaceutycznych. Powiem tylko jedno, w latach 70., kiedy była pewna posucha na rynku farmaceutycznym, ktoś wpadł na pomysł, że trzeba zrobić to, co się dzieje z innymi produktami. Po prostu, jeśli nie ma potrzeby kupowania, bo coś jest niepotrzebne, to trzeba tę potrzebę stworzyć. Stworzono. Zmniejszono na przykład, proszę Państwa, w dość znaczący sposób poziom statyn, które są poziom cholesterolu, który jest poziomem pożądanym. Obniżono go tak sprytnie, że nagle okazało się, że prawie każdy z nas potrzebuje kupować statyny po to, żeby utrzymywać odpowiedni poziom cholesterolu. Statyny mają to do siebie, że jak zaczniemy je brać, to już potem niestety jesteśmy uzależnieni do końca życia, a koncerny farmaceutyczne zacierają ręce. Ja nie będę opowiadała całej książki pana Peretti, ale wnioski, które wyciągam u siebie w ostatnich tekstach, no właśnie opisują podobne zdarzenia. Natomiast Magnum to jest książka, która jest historią, która wydarzyła się mnie i mojej rodzinie wiele lat temu. Wybudowaliśmy w 1993 roku fabrykę lodów, którą sprzedaliśmy koncernowi Unilever, znanemu u Państwa pod nazwą Good Humor, produkującym lody Magnum i różne inne. Ja książkę nazwałam Magnum, ponieważ ta firma produkowała w fabryce wybudowanej przeze mnie i mojego męża lody Magnum, a z drugiej strony z pistoletu Magnum strzelano do nas, do naszych dzieci przede wszystkim i próbowano nas zastraszyć po to, żeby wydobyć od nas nieistniejący dług, tylko dlatego, że po prostu udało nam się z sukcesem coś zbudować. To jest historia mojej rodziny, tam są absolutnie wszystkie wydarzenia, które opisuję, miały miejsce, reakcje wymiaru niesprawiedliwości są dokładnie takie same, jakie były, natomiast pozmieniałam nazwiska i nazwiska osób i nazwy firm z uwagi na to, że po prostu ciągano by mnie po sądach, a poza tym boję się, że ktoś z osób, które sobie spokojnie wiodą życie do dzisiaj, mógłby sobie przypomnieć, że znowu trzeba mnie postraszyć. Stąd te zmiany, natomiast cała sekwencja wydarzeń jest sekwencją absolutnie prawdziwą. To tyle z mojej strony, a teraz oddaję głos temu, na którego Państwo czekacie, czyli Witoldowi Gadowskiemu. Ja tu jadąc do Państwa, to tak się zawsze mam czas, specjalnie w samochodach mam czas, jak jeżdżę, zastanawiać się nad rzeczami, które chcę powiedzieć. Chciałem Państwu powiedzieć, że tak zacząć od tego, że nie przejmujmy się tym, co się dzieje w polityce, ani to, co się dzieje w show biznesie, bo to nie są rzeczy najważniejsze. To są rzeczy, które odwracają naszą uwagę od rzeczy ważnych. A rzeczy ważne to starcie pomiędzy ideologią, która chce zmieniać świat, a światem jako takim. Ta ideologia niestety przeżywa ciągle pewną frustrację, bo rzeczywistość tak nikczemnie przeczy jej założeniom. Jest złośliwa ta rzeczywistość i ciągle pokazuje, że chociażby już są tylko dwie płcie, a nie 57, że zwierzęta są zwierzętami, a ludzie ludźmi. I to się nie zmieniło i nie zmieni do końca świata. Chociażby wszyscy ideolodzy twierdzili inaczej, chociażby tysiące książek na ten temat opublikowano. Rzeczywistość również pokazuje, że marksizm nigdy nie był naukowy. To, że Marx nazwał marksizm naukowym, to wcale nie znaczy, że to jest jakakolwiek nauka. To miało spowodować, że stworzy się w nas taki determinizm, że będziemy zmuszeni do wierzenia w marksizm. I
Marksiści od samego początku tworzyli język, który ma nas terroryzować. To zjawisko jeden z francuskich badaczy, Jean Baudrillard, nazwał symulakrum. To jest zjawisko przemocy słownej, z której bierze się przemoc każda, i jednocześnie zjawisko kradzieży pojęć. Zmienia się znaczenie pojęć. Dziś tęcza ma nie znaczyć to, co znaczyła od początku świata, czyli coś radosnego, coś, co zwiastuje koniec deszczu i rozbłyska poprzez pewien efekt optyczny. My to widzimy. Tylko ma znaczyć, ma oznaczać pewną grupę upodobań seksualnych, którym daleko jest do tęczy. W tęczy, z tego co wiem, nie ma na przykład brązowego koloru. Jeżeli myślimy miłość, to zaczynamy znowu mieć coraz gorsze wyobrażenia, które podsuwa nam kinematografia, kultura i ideologia. I wobec tej przemocy, która się nasila, która ma nas zmusić do oderwania się od rzeczywistości, bo to rzeczywistość się nie zmienia. Rzeczywistość zawsze była i będzie taka sama. Prawo przyciągania ziemskiego będzie zawsze znaczyło to samo. Jabłka będą upadać na ziemię, a nie lecieć do góry. Choćby marksiści i neomarksiści opisywali to w zupełnie inny sposób. Ale ten nierzeczywisty język, to oderwanie pojęć od naszego doświadczenia ma pewien głęboki sens. Ma nas odrealnić. I my żyjemy w epoce odrealniania nas wszystkich. Mamy się oderwać od siebie, od własnego doświadczenia, od własnych korzeni, od własnej rodziny i żyć w świecie wirtualnym, wykreowanym przez media, które są najczęściej we władaniu neomarksistów i sprzymierzonych z nimi ideologii. I dlatego warto wrócić do podstaw i zadać sobie pytanie, po co posługuje się językiem, po co kontaktuje się z innymi ludźmi. I wtedy odpowiedź jest bardzo prosta. Istnieją tylko dwa rodzaje myślenia. Jedno to myślenie nakierowane na odkrywanie prawdy. Prawdy niezmiennej, która zawsze będzie istniała i która zawsze istnieje. To myślenie jest myśleniem poznawczym. Myśleniem opartym na naszych doświadczeniach, realnych doświadczeniach. I drugi rodzaj myślenia, myślenie nastawione na manipulację innymi. Łatwo można pod tą typologię podłożyć autorów tego myślenia. To drugie myślenie na pewno nie jest myśleniem wszczepionym nam przez Stwórcę. Myślenie, które teraz, zwłaszcza w Wielkim Poście, jest niezwykle... warto się nad nim zastanowić, bo trzy symboliczne kuszenia Chrystusa to są trzy symboliczne momenty, w których manipulatorzy zyskują do nas dostęp i usiłują nas uwieść. A jak wiadomo, wiedzą Państwo, jaki jest los uwiedzionego. To nie jest los kogoś, kogo obdarzyło się miłością. To jest tylko los uwiedzionego, uwiedzionej. I on jest zawsze taki sam, marny. Więc po tym takim filozoficznym wstępie chcę się wytłumaczyć z tego, dlaczego zrealizowaliśmy pierwszy marsz życia Polaków i Polonii. Zrealizowaliśmy go z kilku przyczyn. Pierwszą z nich było zobowiązanie, jakie zawarliśmy także na tym spotkaniu tu w Bostonie rok temu, kiedy mówiliśmy, że podejmiemy starania, żeby to zrobić. Tylko nie mówiliśmy tak jak politycy, którzy mówią, że podejmą starania i jak mówią, to znaczy, że mówią. Tylko staraliśmy się tym przejąć i zrobić to. I wydawało się, że to jest w ogóle niemożliwe, no bo jak zrobić dużą imprezę, nie mając pieniędzy, ludzi, organizacji, pozwoleń, niczego. Jeszcze w obcym mieście, bo Oświęcim dla nas wszystkich nie jest miastem, z którym jesteśmy związani. No i okazało się, że mając mało czasu, nie mając tego wszystkiego, o czym mówię, marsz odbył się, udał się, to był rok wyborczy, czyli rok
którym napięcia były większe niż w innych latach i rok, w którym wszyscy nam wszystkiego zakazywali, w którym politycy wręcz twierdzili, że jeżeli zorganizuję ten marsz, to spotka mnie coś złego. Na szczęście nie należy się przejmować tego typu deklaracjami, tylko po prostu robić swoje i zrobiliśmy ten marsz. Tak jak umówiliśmy się z państwem i z Polakami na innych spotkaniach w Stanach Zjednoczonych, bo ten projekt powstał w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku. Konkretny pomysł, konkretna data. Tak to zrobiliśmy i ponieważ, dlaczego to zrobiliśmy? Nie dlatego, żebyśmy byli jakoś przesadnie pyszni, czy uważali, że jesteśmy predestynowani do tego typu działania. Nie. Tylko, skoro nikt tego nie robił, skoro wszyscy narzekają na to, że narracja historyczna w świecie jest coraz gorsza dla Polaków i Polski, skoro coraz więcej zdrajców Polski pluje na nasz kraj, na naszą ojczyznę i na naszych rodaków, to uznaliśmy, że należy działać, należy przeprowadzić taki marsz, żeby pokazać, że Auschwitz to miejsce, w którym byli męczeni ludzie wielu narodów, ale to miejsce, do którego transport pierwszy przybył z Tarnowa i to był transport wyłącznie Polaków. To Polacy mieli być eksterminowani w Auschwitz. I to jest marsz otwarty. To jest marsz, w którym mogą brać udział Cyganie, Żydzi, Rosjanie, Węgrzy, Polacy, wszyscy ci, którzy byli męczeni wtedy tam, w tych strasznych latach II wojny światowej przez Niemców. Ale jednocześnie to jest moment, w którym mamy szansę oderwać się od bieżącej nawały informacji, od bieżącej mgły